Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare 2. Tym razem, jako że dzisiaj jest 12 sierpnia, godzina 17:01, kiedy to nagrywam, to też, moi drodzy, mam do was, pytanie, tak, jasne. Mam dla was informacje, mianowicie są nagrody za logowanie, znaczy miałem to zrobić wcześniej, nagrać wcześniej, ale mi się nie chciało, ale teraz mi się chce, ale też mi się z jednej strony nie chce, tak więc stwierdziłem, dobra, trzeba, nagram to, żebyś chociaż było na kanale. Moi drodzy, Call of Duty celebruje 50 lat hip-hopu. W nagrodę mamy, że tak powiem, cztery różne rzeczy, plus nowe limitowane zestawy i jest to pakiet smugowy Ćpundog. Aby zdobyć wszystkie nagrody, zaloguj się przez cztery różnych dni, chyba przez cztery różne dni, zanim nie wygasną nieodebrane nagrody, zebraną wszystkie nagrody. Łącznie tych dni chyba było bodajże 11, jakoś tak, 11 albo 9. Ja wszystkie nagrody zebrałem. W dzień pierwszy jest muzyka wojenna, fundament. Dzień drugi kolejna muzyka wojenna, Złoty Wiek. Dzień trzeci muzyka wojenna, Życie po 2000. I w nagrodę na dzień czwarty mamy karabin bojowy. Tak, V, czarna szczelina, który wygląda w ten sposób i w grze nazywa się ten schemat rzucanie rymami. Powiem wam, wygląda całkiem nieźle i też, że tak od razu podzielę się z wami pewną taką, chciałbym powiedzieć, wręcz uwagą, którą ja zaobserwowałem. To są to, co chciałem nagrać, a teraz ta część, którą, że tak powiem, o której chciałbym się też wypowiedzieć, bo zastanawiałem się, czy zrobić z tego oddzielny materiał, ale stwierdziłem, że napomknę. Otóż, moi drodzy, seria Call of Duty tak naprawdę od, można powiedzieć, tego 2014 do 2018 roku miała coś takiego, jak warianty broni, czyli otrzymywaliśmy na przykład, tak jak tutaj, RPK, mieliśmy tam, nie wiem, chociażby w Advanced Warfare, mogliśmy wyposażyć w dowolny dodatek, ale na przykład konkretny wariant tej broni posiadał szybsze przeładowanie, czy na przykład lepszy zasięg, albo lepsze przecelowanie i krótsze przeładowywanie, różne tego typu rzeczy. W 2015 podchodziły tutaj wersje dodatków różnych, takie kosmetyczne wręcz, jak chociażby tutaj, posługując się tutaj 40 magazynkami, gdzie możemy się wyposażyć w jakiś konkretny magazynek. Tak było chociażby w Black Ops 3. Z kolei dalej w Infinite Warfare również mieliśmy różne warianty tych broni, wersje. Tak samo było w Call of Duty WW2, gdzie również mamy różne warianty tych broni, które mają różne, zależne od tak naprawdę danej broni, byśmy to nazwali skiny, tak, czy też po prostu skórki, malowanie, kamuflaż, jak chociażby tutaj eminencja. No, wiecie mniej więcej, o co chodzi, tak? No i mieliśmy, owszem, mogliśmy sobie zmodyfikować broń tak jak chcieliśmy, również w Call of Duty Black Ops 4 było coś takiego, wersję MK2, tam mamy różne arcydzieła i tak dalej, i tak dalej. Z kolei w Call of Duty Modern Warfare wprowadził nam, moi drodzy, schematy. Wprowadził nam schematy, które mają określone dodatki i określony wygląd.
Weźmy sobie na przykład tutaj, powiedzmy, niech będzie ten karabin M16. Jakby to jest ta wersja bazowa, tak? Mamy tutaj wersję bazową M16 bez żadnych dodatków. Tak ona się prezentuje, tak też wygląda. No, co więcej można powiedzieć? No, wygląda tak i tyle. No ale no nie do końca, tak? Ponieważ jak już to jest, od Call of Duty 4 Modern Warfare oczywiście możemy wyposażyć się w jakieś konkretne dodatki. No tak, weźmy sobie tutaj RPK dla przykładu. Czy to możemy wyposażyć się w jakąś konkretny rodzaj amunicji, czy też magazynek, tak? Czy na przykład, nie wiem, chcemy mieć 40, setkę, czy może standardową 75, a może też byśmy na przykład, powiedzmy sobie, chcieli celownik na podczerwień i do tego z powiększeniem. A co jeżeli byśmy chcieli na przykład lunetę o powiększeniu razy 8, nic nie stoi na przeszkodzie, albo po prostu chcemy sobie wybrać jakąś tam, powiedzmy, inną kolbę, też nie stoi nam nic na przeszkodzie, albo byśmy chcieli sobie nawet wziąć zdecydowanie jakąś tam krótszą lufę albo dłuższą. Wiecie, o co chodzi, tak? No i tutaj również, moi drodzy, z tym wchodzą nam wszelkiej maści schematy. Posłużę się już tutaj tym RPK. I moi drodzy, o co z tym wszystkim chodzi? Dlaczego chciałem zrobić z tego taki oddzielny materiał, ale to już powiem w tym. Moi drodzy, większość z nas, jak widzi jakiś schemat, no to widzi: o, fajny, chciałbym go mieć. No, okej, nie ma problemu. Tylko że zawsze schemat ma jakieś określone dodatki. Jak ma to miejsce chociażby w przypadku tego schematu na RPK o nazwie taśma ostrzegawcza, który posiada powiększony magazynek na 100 naboi, do tego jakiś wylot lufy, celownik, inną kolbę. Tak, no wiadomo, a nie, pomyliłem się, nie ma magazynka, tylko amunicję ma. Zapalającą, ma lufę, inną, celownik i kolbę. No ale wiecie mniej więcej, o co chodzi, tak? Tutaj również kolejny schemat, eminencja. Tak też on się prezentuje, proszę bardzo, ma chwyt pod lufą, tak? Jakąś inną lufę, wylot lufy, też celownik. No i też wygląda zupełnie inaczej. No i moi drodzy, w większości osób, jeżeli podoba się jakiś schemat, no to bardzo często schemat kupują tylko i wyłącznie po to, żeby następnie z tego schematu, który im się bardzo podobał, moi drodzy, zrobić coś takiego. Ba, ba, ba. Moi drodzy, to jest schemat na strzelbę KW Broadside, czy te, o nazwie Eldorado. No, czy tak wygląda Eldorado? No nie sądzę. Okej, mamy tutaj na komorze wygrawerował bardzo piękny grawerunek, tak? Natomiast no tak raczej Eldorado nie wygląda. Moi drodzy, Eldorado, schemat na strzelbę KV Broadside, czy też Broadside, jak ja to czasami lubię sobie mówić, moi drodzy, wygląda zupełnie inaczej. Otóż schemat Eldorado wygląda tak. Widzicie różnicę? Jest zauważalna gołym okiem. I teraz ja mam takie jedno pytanie. Po jaką cholerę
są te schematy, skoro tak naprawdę chyba poza mną nikt z tych schematów nie korzysta. Mówię to zupełnie poważnie. Jeżeli ja korzystam z jakichś konkretnych schematów, to korzystam tak, jak ten schemat jest złożony. Nie daję na to żadnych magazynków, czy czegokolwiek innego, czy nie wiem, nie zmieniam celownika, bo do czego zmierzam? Jeżeli podoba nam się jakiś schemat, powiedzmy do tego całego, weźmy już to moje RPK. Weźmy to moje RPK, tak? Ja je mam, aktualnie sobie wbijam na tej broni złoto, bo chcę sobie wbić, chcę mieć ten kamuflaż Orion i okej, okay, ale wiecie, jeżeli stwierdzę, że a dobra, nie podobały mi się to dodatki, zawsze mogę sobie zmienić, zawsze mogę sobie coś wybrać. Jeżeli będę chciał mieć jakąś naprawdę ciekawy RPK, to ja zawsze mogę sobie wybrać konkretny schemat, tak? Nic mi nie stoi na przeszkodzie, ale jeżeli ja biorę schemat, to ja wychodzę z założenia, że okej, okay, dostałem takie dodatki, to ja muszę w takim razie nauczyć się grać z tymi dodatkami. Niezależnie od tego, jakie one by nie były. Jeżeli otrzymuję tłumik i chwyt i pod lufą mam chwyt przedni, to ja tego nie zmieniam. Ja się muszę w takim razie nauczyć, na dobrą sprawę nauczyć z tym grać. Bo co mi po tym, że wezmę sobie inną lufę, wezmę sobie inny magazynek, celownik. Okej, z jednej strony można sobie fajnie to pomieszać na przykład, tak? Nie wiem, mamy 15 różnych, mamy celownik i 15 różnych tworów, nazwijmy to, na dany celownik. I okej, nie mam z tym absolutnie problemu, jeżeli bierzemy jakąś zwykłą broń tak, i sobie po prostu eksperymentujemy. Ale w momencie, jeżeli bierzemy gotowy schemat i już go i my go zmieniamy pod siebie, to moim zdaniem, ale mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to już jest coś nie tak. Bo w takim razie, jeżeli nam podoba się jakaś broń, tak, podoba nam się nie w sklepie, podoba nam się zestaw i patrzymy, o to tak, to jest, przykładowo weźmy sobie pierwszy lepszy, tak? O, podoba mi się ten Sakin, on wygląda fajnie, wygląda zajebiście. To serio, biorąc tego Sakina, od razu wywalacie te wszystkie dodatki, które tu są i dajecie własne? Nawet byście, nie wiem, nie zagrali meczu albo dwóch z tymi dodatkami, żeby chociaż spróbować je sprawdzić, bo według mnie to się po prostu mija z celem. Po cholerę są te wszystkie, jest ten sklep, są to wszystkie zestawy, twórcy bądź co bądź tworzą to, mamy jakąś wizję tego i okej, okay, płacimy za to, płacimy za ich pracę, ale jednocześnie tą pracę tak naprawdę mimo nie szanujemy i mamy ją w dupie. Bo na dobrą sprawę do tego właśnie sprowadza się to, że my zmieniamy schemat, nad którym twórcy się bądź co bądź napracowali, posiedzieli przy nim i musieli go przede wszystkim jakoś wykonać, żeby wyglądał też. Ale jak mówię, to jest moje zdanie. Dajcie znać o tym, co myślicie, czy podzielacie moje zdanie, czy wręcz przeciwnie. Jesteście wręcz zupełnie odmiennego zdania, że jeżeli jest jakiś schemat, to wy ma wszystkie dodatki macie
za przeproszeniem, w dupie i wolicie je zmienić. To tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne za obejrzenie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. A ja idę dalej bawić się w trybie hardcore i robić bronię na złoto, powoli iść w kierunku Oriona i wbić 1050 poziom, bo już naprawdę niewiele mi zostało. Tyle, dzięki serdeczne, do następnego, trzymajcie się i pa pa.